Warsztaty plastyczne są jednym z najprężniejszych działających wydziałów Tczewskiego Uniwersytetu III wieku. Uczestnicy tych zajęć spotykają się raz w tygodniu w Fabryce Sztuk, gdzie niedawno otwarto wystawę prac plastycznych członków Tczewskiego Uniwersytetu. Wystawa jest okazją do pokazania talentów tczewskich seniorów, ich możliwości, wrażliwości, otwarcia na sztukę. Prace pokazane w tak zwanej sali trójdzielnej Fabryki Sztuk są bardzo różnorodne. To rękodzieło wykonywane podczas zajęć manualnych, jak również bardzo dużo obrazów wykonywanych wieloma technikami. W ekspozycji znalazły się również okazy ceramiczne z nadmorza śródziemnego przekazane przez jednego ze studentów. W otwarciu wystawy uczestniczyli sami wykonawcy i ich bliscy. Obecni byli także prezydent Tczewa i wiceprezydent do spraw społecznych. Miłym akcentem wernisażu był pokaz taneczny przedszkolaków z Jarzębinki. Za uczestnictwo w artystycznych zajęciach i efekty pracy podziękowała prezeska TUTW Maria Banna. Podziękowała również za współpracę władzom Tczewa i Fabryce Sztuk. My porozmawialiśmy z uczestniczkami warsztatów i autorkami wielu prac eksponowanych na wystawie. Czy długo panie są związane z Tczewskim Uniwersytetem III wieku? Jesteśmy od samego początku, także my mamy już długi staż. Każdy rok powtarzamy kilka lat, także studiujemy wszystko bardzo dokładnie. Czyli to będzie już kilkanaście lat? No, około 20, bo nie, chyba 15. Od 2005 roku istnieje chyba uniwersytet, a ja jestem od początku, można tak powiedzieć. Miesiąc czy dwa później wstąpiłam na uniwersytet i wtedy zaczęło się właśnie rękodzieło już też tworzyć. Czyli od tylu lat też również te warsztaty trwają? Tak, pracujemy cały czas. Stosujemy różne techniki, robimy dekupaż, filcowanie, co tam jeszcze mamy, szydełko, druty, quilling, także różne techniki. Ostatnio dużo robiłyśmy makram. Robimy to, co nam w duszy gra. Także tu cały czas mamy salę, mamy swoje szafki, mamy swój sprzęt i robimy to, co chcemy. Dofinansowanie organizuje nasza prezeska, Urząd Miasta, gminy. Także mamy pieniążki i wtedy kupujemy materiały i robimy. Poza tym mamy swoje przydasie, zbieramy wszystko, co się przyda, szyszki, żołędzie, kasztany i to również wykorzystujemy do naszych. Czyli naturę. Nawet będąc w Sarbinowie zbieraliśmy buczynę, żeby potem robić te wianki. Z całą walizką buczyny z Sarbinowa przyjechałam. Musiałam kupić walizkę, żeby to przywieźć. Nad morza, żeby robić tam na to innym stoisku. Są obrazki z kamyka porobione, także wszystko się nam przydaje. A gdzie potem te wasze dzieła trafiają? Ogólnie nigdzie. To znaczy do szuflady, albo komu się co podoba, to rozdaję. Jak mam chęć malować, to sobie maluję, a jak mam chęć manualną, to wtedy manualne rzeczy robię. Od kiedy pani maluje? Bo tutaj dużo jest pani dzieł, pani obrazów. Te, które w tle, to są właśnie pani dzieła. No ja powiem panu, maluję tak jak mi się chce. To znaczy nie maluję długo. Od niecałego roku może. Ale wtedy już tak intensywnie sobie malowałam, nie? Teraz by się przydała nam osoba, która by nas pokierowała tym. Może któraś by się osoba zgłosiła, jak usłyszy ten program. Co pani maluje najczęściej? Ja lubię to, co ja lubię. To znaczy ja lubię takie malować rzeczy, co mało kto lubi coś. Lubię malować drzewa. Drzewa są piękne, zawsze mówię, bo są proste, krzywe, zielone, żółte, czerwone jesienią.